Moim kolejnym gościem w cyklu Rozmowy Otwartej Nauki jest dziś pan profesor Michał Klajber, specjalista w zakresie mechaniki i informatyki, prezes Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezes European Academy of Sciences and Arts. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, Polska Akademia Nauk od kilku lat wspiera otwarty dostęp. W ciągu ostatnich 5-6 lat zorganizowano na ten temat dwie konferencje. Opublikowali państwo kilka stanowisk w tej sprawie. Powołano również specjalną komisję do spraw Open Access. Czy pańskim zdaniem otwarty dostęp to rewolucja w dostępie do badań naukowych? Tak utrzymuje chociażby orędownik otwartości Peter Suber. Czy może nie jest to jednak nic nowego, co z kolei na przykład w rozmowie ze mną stwierdził niedawno profesor Nicholas Kenney z European Research Council? Jakie jest pańskie zdanie w tej sprawie? Ja muszę zacząć od tego, że obserwuję zmagania środowiska naukowego, ale także środowiska wydawców od samego początku, to znaczy chyba od roku 2001, kiedy to ukazała się deklaracja tak zwana budapeszteńska. Potem, będąc członkiem Europejskiej Rady Badań, byłem jednym z dwóch czy trzech osób, które przygotowywały jedno z pierwszych stanowisk w tym zakresie w Europie, właśnie stanowisko ERC. I nie mam najmniejszych wątpliwości, że sprawa jest poważna, wymaga refleksji całego środowiska i decyzji władz, cokolwiek by to nie znaczyło w tym środowisku. To jest według mnie, wbrew temu, co chyba większość osób uważa, sprawa otwartego dostępu to nie jest jakaś sztuczna, rewolucyjna inicjatywa uczonych, tylko ja bym postrzegał to jako naturalny rozwój sytuacji w świecie, jeśli chodzi o sposoby komunikacji. Mnie się wydaje, że ci, którzy dzisiaj są przeciwni otwartemu dostępowi, bo są tacy, nie mają szans na zwycięstwo. Krótko mówiąc, dominuje w tej chwili przekonanie o potrzebie i sensie szerokiego wymieniania informacji na każdy temat, co nie zawsze jest korzystne, nie wydaje mówiąc, ale w przypadku nauki wydaje mi się, sprawa jest przesądzona i prędzej czy później będzie otwarty dostęp. Oczywiście, jak zawsze, ciekawe są szczegóły, w jakim trybie to się stanie i jaki będzie ten ostateczny, już taki trwały system dostępności artykułów naukowych. To jest ciekawe, o to warto w tej chwili się może spierać, ale generalnie jesteśmy w nurcie wydarzeń cywilizacyjnych, według mnie nieodwołalnym. Wspomniana przeze mnie przed chwilą Komisja do spraw Open Access, działająca w Polskiej Akademii Nauk, w roku 2013 sformułowała szereg rekomendacji skierowanych do prezesa, właśnie panu. Czy w związku z tym zostały wprowadzone w Akademii jakieś zmiany w tym obszarze? My, Akademia Nauk jest instytucją, która niezależnie od wybieralnej części wybitnych polskich uczonych składa się z instytutów badawczych. Próbujemy jako władze Akademii gwarantować maksymalną autonomię działania instytutom. Uważamy, że to w nauce jest bardzo potrzebne. W związku z tym my w takich sprawach nie wydajemy zarządzeń, my tylko formułujemy rekomendacje. Taką rekomendacją było stanowisko właśnie tej komisji. Myślę, że wiele instytutów dostosowało się do tej rekomendacji. Pewnie są też takie, które jeszcze się na to nie zdecydowały, ale tak jak powiedziałem, trend jest wyraźny. Zdecydowana większość głosów, które do mnie docierają, popiera to stanowisko i myślę, że gdybyśmy rozmawiali za 3 lata na przykład, to pewnie mógłbym z pełnym przekonaniem powiedzieć, że instytuty Akademii wpisały się w tę strategię. Panie profesorze, no właśnie, rozmawiamy o rekomendacjach Polskiej Akademii Nauk i wydaje się, że wspierając otwarty dostęp, przede wszystkim akcentują państwo ten model repozytoryjny, tak zwaną zieloną drogę. Z drugiej strony nie jest też tak, że wykluczają państwo drogę złotą, czyli
otwarte czasopisma. I teraz czy ten wybór, ten nacisk położony na model repozytoryjny wynika z kwestii ekonomicznych, że repozytoria są po prostu tańsze, czy też może niewykluczenie czasopism otwartych wynika z tego, że są tam też bardzo prestiżowe tytuły? Czy tutaj jest jakiś kluczowy czynnik, który wpłynął na takie rozłożenie akcentów, czy nie? Tak jak to często bywa, pewnie prawda jest to gdzieś po środku. Niewątpliwie element finansowy jest ważny. Dostęp zwany zielonym jest tańszy z punktu widzenia placówek wydawców, prawda, które prowadzą dane czasopismo. I to jest oczywiste. Z drugiej strony, z punktu widzenia zachowania jakości, szczególnie w tym pierwszym okresie wprowadzania otwartego dostępu, wydaje mi się, że dostęp otwarty zwany złotym chyba lepiej gwarantuje przestrzeganie wymogów jakościowych. W związku z czym rzeczywiście jest tak, że te dobre czasopisma, które chcą i słusznie pozostać dobrymi i które cieszą się wysokim wzięciem i dużą pronumeratą, pewnie mają kłopot z zdecydowaniem się na dostęp zielony. To jest, wydaje mi się, też na całym świecie taka tendencja. Ja muszę powiedzieć, ja mam swoje własne doświadczenie, ponieważ ja jestem redaktorem naczelnym Springerowskiego czasopisma, które, przepraszam, że zabrzmi to trochę nieskromnie, w mojej dziedzinie ma najwyższy impact factor na świecie. I mój wydawca Springer przyjął metodę taką, że zielonego dostępu w ogóle nie umożliwia dzisiaj, natomiast daje autorowi wybór pomiędzy tradycyjnym sposobem bez otwartego dostępu, a dostępem złotym, który jest drogi, kosztuje zależnie od objętości, od ilości stron, od chyba 750 do 3000 euro. I większość autorów, jak myślę, z braku pieniędzy, decyduje się jednak ciągle na standardowe publikacje, czyli krótko mówiąc na nieudostępnianie szerokie swoich artykułów. Mnie to oczywiście martwi, negocjuję z wydawcą, na razie bezskutecznie, ale to wydaje mi się jest w tej chwili sytuacja, która w dobrych czasopismach obowiązuje i to właśnie jest przeniesione na grunt Polski pewnie częściową odpowiedzią na pańskie pytanie. Panie profesorze, pozostańmy jeszcze przez chwilę przy otwartych repozytoriach. Czy uważa pan, że powinno się uprzywilejować jakieś konkretne rozwiązanie w tej kwestii? To znaczy, czy powinniśmy na przykład zdecydować się na repozytoria instytucjonalne, czy może repozytoria dziedzinowe, a jeśli te drugie, to czy miałyby być to repozytoria dziedzinowe uczelniane, czy może ogólnokrajowe, a nawet ogólnoeuropejskie? Jak pan sądzi, które rozwiązanie tutaj byłoby najwłaściwsze? Szczerze mówiąc, ja nie mam tutaj mocnego poglądu, bo nie potrafię ocenić, która z tych opcji gwarantuje szerszy dostęp i łatwiejszy dostęp. To by trzeba zbadać. Ja myślałem o tym parokrotnie, rozmawiałem też z różnymi osobami, wiem, że są tutaj podzielone głosy. To jest kwestia stosunkowo niewielkich, ale jednak kosztów utrzymania repozytorium, z jakich funduszy to powinno być i na jakim szczeblu to powinno być finansowane, a z drugiej strony jednak łatwości wyszukiwania publikacji. I powtarzam, nie odważyłbym się dzisiaj dać rekomendacji repozytorium ulokowanemu w tym miejscu czy w tym. To wydaje mi się jest troszkę na razie otwarta sprawa.
To poświęćmy może chwilę uwagi repozytorium, które funkcjonuje w obrębie Polskiej Akademii Nauk, czyli repozytorium cyfrowemu instytutów naukowych. Obecnie jest ono współtworzone przez 16 jednostek, przez 16 instytutów i na stronie tego repozytorium można przeczytać informację, która dotyczy praw autorskich. I tam mowa jest między innymi o domenie publicznej, o dozwolonym użytku. Wspomina się też o terminalach, na których można zapoznać się z częścią zdeponowanych w repozytorium materiałów. Brakuje natomiast właściwie informacji o właśnie open access. I teraz, czy Polska Akademia Nauk planuje stworzenie osobnego repozytorium, które działałoby właśnie w takim modelu otwartym, czy też może to obecnie funkcjonujące repozytorium zostanie w jakiś sposób zmodyfikowane, dostosowane właśnie do tych nowych reguł, do tych nowych realiów? Ja kontynuuję swoją niepewność w tej sprawie, to znaczy wydaje mi się, że naturalne byłoby, gdyby to istniejące repozytorium odpowiednio zmodyfikować i rozszerzyć na inne instytuty i tak dalej, ale muszę tutaj powiedzieć jako nieprawnik, że generalnie kwestia wykorzystywania prac opublikowanych w otwartym dostępie jawi mi się jako poważny problem. Jest to jeden z tych znaków zapytania, na które ja dzisiaj nie znam takiej zupełnie pełnej odpowiedzi, bo w oczywisty sposób można sobie wyobrazić różne typy licencji, które udziela się użytkownikom. Już abstrahuję od jednak ważnego problemu, czy to miał być użytkownik prywatny czy publiczny, bo to też jest jedno z ważnych rozgraniczeń, ale nawet w każdej z tych kategorii można sobie wyobrazić najróżniejsze rozwiązania i w tej chwili jest tutaj pewien chaos. Wiele osób jest w ogóle nieświadomych, że istnieje taki problem. I ja na przykład nie wiem, czy byłbym zachwycony, gdyby moje artykuły opublikowane w otwartym dostępie bez mojej wiedzy znalazły się potem na przykład w jakimś zbiorze, w jakiejś antologii bez mojej uprzedniej zgody na to. To są problemy, które niewątpliwie dzisiaj występują. To jest sprawa dla prawników, którzy powinni tutaj jasno wyartykułować opcje i środowisko powinno się wypowiedzieć, czy powinny być one kwestią decyzji autora, czy też powinno się próbować jednak ten system ujednolicić. To chciałbym jeszcze powrócić na moment do zasygnalizowanej przez Pana kwestii pewnej niezależności, którą mają instytuty panowskie, do tej autonomii, o której Pan wspominał. Jak wygląda to w odniesieniu do czasopism właśnie, które przez te instytuty są wydawane? Bo w Polskiej Akademii Nauk funkcjonuje coś takiego jak czytelnia czasopism, ale w niej dostępna, w otwartym właśnie dostępie, jest tylko część periodyków wydawana przez Akademię i tutaj nie ma właśnie jednorodności. No, zacznijmy od tego, że w Akademii Nauk, jako tej wielkiej instytucji, istnieje bardzo wielu wydawców, mianowicie Akademia Nauk jako centrala ma swoje czasopisma, stosunkowo nieliczne i one są często, no przez nas zawsze uważane za czasopisma Akademii Nauk jako takiej. Natomiast Akademia Nauk ma w tej chwili 79 instytutów badawczych, które mają osobowość prawną. I w tym sensie one mają całkowitą swobodę działania, jeśli chodzi o swoją politykę wydawniczą. Wiele z nich wydaje właśnie czasopisma i Centrala Akademii Nauk nie ma żadnego wpływu na decyzje, które dotyczą polityki wydawniczej w instytutach. My oczywiście rekomendujemy, dyskutujemy, spotykamy się, próbujemy zaproponować pewne rozwiązania wspólne, ale decyzja należy do rad naukowych i do dyrekcji poszczególnych instytutów. Także wydawane są czasopisma przez komitety naukowe. Komitety naukowe Akademii to jest bardzo, jak myślę, ciekawa i ważna struktura. Ich jest ponad 100. One mają charakter albo dyscyplinowy, albo problemowy.
problemowy i wiele z tych komitetów wydaje również czasopisma. Te czasopisma formalnie są wydawane przez Akademię Nauk jako taką, jest należą do tej pierwszej grupy, o których ja wspomniałem. Czyli krótko mówiąc, sytuacja jest bardzo zróżnicowana i wniosek z tego, co mówię, byłby taki, że Akademia Nauk dzisiaj nie jest przygotowana czy gotowa do tego, żeby wprowadzić całkowicie jednolitą politykę wydawniczą. No, ze względu na swoją strukturę i na niezależność instytutów jako osób prawnych. We wspomnianych stanowiskach publikowanych przez Akademię zwraca uwagę podkreślana niejednokrotnie kwestia konieczności zapewnienia tej wysokiej jakości badań. Czy mógłby Pan rozwinąć tę kwestię, znaczy skąd bierze się ewentualna obawa co do tego, że te kryteria jakości mogłyby zostać w przypadku otwartego dostępu niezrealizowane, niespełnione? Znaczy, między innymi mówiąc, jakość w nauce w ogóle, a jakość publikacji w szczególności jest jedną z wielkich bolączek współczesnej nauki. Niezależnie od tego, czy dostęp jest zamknięty, czy otwarty. I dlatego artykułowanie, akcentowanie wagi tej sprawy, ja się upieram, żeby właściwie w każdym dokumencie występowało. Jeśli chodzi o, na to nakłada się jeszcze proliferacja czasopism i artykułów. Ja uważam, że system oceny pracowników naukowych i tym samym istota samych karier naukowych, która bazuje często, no mówiąc w pewnym uproszczeniu, ale nie jest to takie dalekie od prawdy, na liczbie opublikowanych artykułów, bo to jednak ta liczba się jakoś tam wszędzie przewija, jest według mnie bardzo szkodliwe dla nauki. I dlatego mówiąc o jakości, w pierwszym rzędzie ja myślę o tym, żeby nie stwarzać mechanizmów zachęcających do częstego publikowania, czyli mówiąc krótko, cząstkowego publikowania pośrednich wyników bez gruntownych, zintegrowanych analiz. Dzisiaj niestety polityka wydawnicza, polityka naukowa, zarówno w Polsce, ale także w różnych krajach europejskich, z różnych powodów, sprzyja niestety, tak jak ja powiedziałem, proliferacji publikacji. Mam nadzieję, że w przypadku otwartego dostępu będziemy potrafili się przed tym obronić. Ale trzeba o tym mówić, trzeba o tym myśleć i trzeba świadomie podejmować kroki, aby się temu przeciwstawić. Niewątpliwie jest tak, że jeśli mówimy o tej zielonej drodze do otwartego dostępu, to wielu autorów wyobraża sobie, że ja teraz napisałem 3 strony, to jest artykuł, który ja umieszczam w repozytorium. Przed tym trzeba się bronić. Wydaje mi się, że peer review, czyli opiniowanie przez równych sobie, jest kluczem nie idealnym, nic nie jest idealnego w życiu, ale najlepszym, jaki mamy. I tego za żadną cenę nie możemy zrezygnować. I dlatego wyrażamy w różnych dokumentach, także w tym, który Pan zacytował, obawę, żeby czasem ktoś nie próbował wykorzystać otwartego dostępu do ominięcia kontroli jakości, ale nie odważyłbym się powiedzieć, że akurat otwarty dostęp w jakiś specjalny sposób umożliwia tę sprawę. Należy tylko po prostu o tym pamiętać. To niejako kontynuując ten wątek, chciałbym odwołać się jeszcze na moment do takiego raportu, który opublikowaliśmy w ubiegłym roku, który się nazywa Otwarta nauka w Polsce 2014, diagnoza. I ten raport pokazuje, że w kraju jest już około 950 otwartych czasopism, zaś liczba repozytoriów to niewiele ponad 20. Czy pan profesor sądzi, że powinno się dążyć do zrównoważenia roli tych dwóch modeli? To jest znowu pytanie, na które ja nie potrafię odpowiedzieć ściśle. Przede wszystkim liczba czasopism w otwartym dostępie, wierzę w to i mam jakieś tam cząstkowe informacje, się zwiększa, więc myślę, że to, co było rok temu czy półtora roku temu, przeanalizowane w tym raporcie diagnozie, jest dzisiaj większa. Po drugie, także na świecie sytuacja jest tego rodzaju, że ja myślę, że jest około 30 tysięcy czasopism naukowych. To jest kwestia, co definiujemy jako naukowe czasopism.
to pismo jest, to jest też ciekawa sprawa. Z tego dzisiaj jest tylko parę tysięcy w otwartym dostępie, czyli jakaś, nie wiem, 1/4 być może. I to świadczy o tym, że jeszcze jest olbrzymia droga przed nami. I tak jak mówię, ta droga nie jest do końca jasna, który model będzie preferowany. Nie wykluczam sytuacji, w której będą różne drogi publikowania, ale wszystkie będą z punktu widzenia ostatecznego użytkownika dobre, to znaczy będą ostatecznemu użytkownikowi udostępniać za darmo dostęp do wyników naukowych. To jest w końcu sedno. To wszystko, co się dzieje po drodze, to jest ważne dla wydawców, natomiast z punktu widzenia użytkownika końcowego każda droga jest dobra. To musimy zawsze o tym pamiętać. To powróćmy jeszcze na moment do kwestii recenzowania, konkretnie do tematu otwartego recenzowania. Zwróciłem uwagę, że właśnie w niejednokrotnie już wspominanych rekomendacjach Komisji Panowskiej do spraw Open Access ta kwestia jest sformułowana expressis verbis. Mowa jest o wspieraniu inicjatyw wydawniczych, w których oprócz artykułów umieszczane są komentarze czytelników, interaktywność dyskusji naukowej. I to mnie bardzo zainteresowało. Chodzi mi o to, czy powinno się tu dopuścić absolutną swobodę, czy też powinien być zastosowany jakiś mechanizm selekcji osób uprawnionych do komentowania? Czy to ma być zupełna wolna amerykanka w tej materii? No to jest w pewnym sensie kwintesencja tego, co dzisiaj jest bolączką całego internetu w innych sprawach nie naukowych. Ja jestem zdania, być może powinienem powiedzieć, że się troszkę wstydzę tego stanowiska, żeby jednak był pewien wgląd w formułowane opinie. Niestety, my jako społeczeństwo nie dorośliśmy ciągle do tego, żeby sobie w takim stopniu zaufać, żeby można było wszystkie opinie publikować bez, no dam cudzysłów, ale jednak bez pewnej cenzury. Ja bym nie chciał widzieć komentarza do czyjegoś artykułu z obelgami czy z tego typu inwektywami. I wydaje mi się, że to jest ten minimum, o który trzeba zadbać. Ale też być może opinie powinny być recenzowane w podobny sposób jak same artykuły. Na przykład przez tych samych recenzentów, którzy już znają pracę, żeby jednak ustrzec się przed może bardzo błędnymi opiniami, które ze względu na powszechny dostęp mogłyby być potem podchwytywane przez wielu czytelników. Mi się wydaje, że my powinniśmy do tego podchodzić jednak z dużą odpowiedzialnością. Marzy mi się, żebyśmy w przyszłości nie musieli stosować takich środków, ale dzisiaj patrząc na to, co się dzieje w internecie ogólnie, bałbym się pozwolić na publikowanie wszystkiego, co ludziom często niestety złośliwym czy zawistnym przyjdzie do głowy. Open access to lepszy dostęp do badań. Generalnie łączy się to z wzrostem cytowalności, który jest korzystny dla badaczy i dla ich dorobku naukowego. To jednak dość ogólne stwierdzenie. I co należy zrobić, żeby w praktyce na tym otwartym dostępie zyskali sami naukowcy, jak i ich jednostki naukowe? Więc przede wszystkim sprawa cytowalności jest problematyczna. Ja powiedziałem przedtem, że liczba artykułów ma wpływ na karierę niestety, ale muszę to chyba również powiedzieć, może to będzie mniejsze niestety, że również cytowalność ma w tym przypadku już w ogóle kluczowy wpływ na kariery. A literatura naukowa obfituje w przypadki, w których absolutnie ta ideologia nie znajduje potwierdzenia. Francis Fukuyama napisał książkę, która doczekała się milionów cytowań, prawie wszystkich krytycznych, a jednocześnie jego cytowalność jest największa wśród nauk, uczonych działających w obszarze nauk społecznych, największa na świecie. Takich przykładów jest bardzo dużo w każdej dziedzinie. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że przyszłość leży w tym, żeby jednak cytowalność była również wartościowana. To znaczy, żeby jednak pochwała miała inne znaczenie niż krytyka, jeśli chodzi o cytowanie. Jak to zrobić? No to jest oczywiście trudne, ale
nie myślę, żeby to było niemożliwe. I wydaje mi się, że to kiedyś tak będzie, że będziemy bardzo przywiązywać dużą wagę do cytowań pozytywnych, a w ogóle nie będziemy brali pod uwagę, albo wręcz będziemy obniżać ocenę artykułu poprzez cytowalność negatywną. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. I wtedy myślę, że cytowalność stałaby się naprawdę wspaniałym wyróżnikiem, który by służył lepiej postępowi nauki, bo by ludzie poszukujący informacji wiedzieli lepiej, na czym się mogą oprzeć, bo jest to opinia już nie jednego tylko autora, ale jakaś szersza, środowiskowa. Dzisiaj przez samą szeroką cytowalność bardzo trudno nabrać przesadnego zaufania do danego artykułu. Badania pokazują, że jedną z głównych barier, która powstrzymuje naukowców przed deponowaniem publikacji w otwartym dostępie, jest brak wiedzy. Przede wszystkim brak wiedzy na temat otwartego dostępu i kwestii prawa autorskiego, jak również właśnie nieświadomość korzyści, które mogą płynąć z otwartego udostępniania materiałów. I czy Polska Akademia Nauk, jako jedna z kluczowych instytucji polskiego systemu nauki, widzi dla siebie rolę w wyznaczaniu kierunków działań, które mogłyby tę sytuację zmienić? To jest prawda. To jest niestety prawda i nie jest żadną pociechą, że wiele ważnych spraw związanych z nauką ciągle jak gdyby nie jest w pełnej świadomości badaczy, żeby wymienić choćby przykład niezwykle dzisiaj ważny etyki uczonego. Mi się wydaje, że zarówno jeśli chodzi właśnie choćby o etykę, ale także jeśli chodzi o podstawy tej ideologii wielkiej, otwartego dostępu, wszyscy na przykład doktoranci powinni mieć wykłady na ten temat po to, żeby dostrzegli istotę i wagę tej sprawy. Nie myślę, żeby tak było. Ja przy każdej okazji apeluję o to, żeby na przykład na studiach doktoranckich, które w Akademii jest bardzo, w wielu instytutach jest prowadzone, są studia doktoranckie, żeby co najmniej jeden wykład poświęcony był idei otwartego dostępu, po to, żeby młodzi ludzie, no bo to jest, doktoranci to jest ta kategoria ludzi, która po pierwsze chce publikować i publikuje, a po drugie no, z natury rzeczy jest słabo poinformowana o sytuacji, no bo nie ma jeszcze doświadczeń. Więc to jest to grono ludzi, które powinno przede wszystkim dowiadywać się o tej idei. Ale tak jak mówię, drugi wykład powinien poświęcony być na etykę zawodu uczonego, bo to jest niezwykle delikatna sprawa i między nami mówiąc, istnieje dużo elementów wspólnych w tych obszarach. No właśnie, na koniec zapytam, jak wdrażać otwarty dostęp, panie profesorze. W różnych krajach czy w różnych instytucjach funkcjonują tak zwane polityki otwartości, to znaczy przygotowuje się otwarty mandat i pracownicy takich jednostek są zobligowani do tego, żeby tego mandatu przestrzegać. I jak pańskim zdaniem te kwestie należy uregulować? Czy na szczeblu krajowym, czy też na szczeblu poszczególnych instytucji? No, mi się wydaje, że sprawa jest jednak dosyć oczywista, mianowicie ponieważ ten, który dysponuje środkami publicznymi, powinien stawiać warunki do wykorzystywania tych środków. I ten, który w polskich warunkach to robi, czyli ministerstwo, ale tak naprawdę na przykład NCN czy NCBiR, powinny wyraźnie w kontrakcie z wykonawcami projektu mówić, pisać, wymagać, żeby efekty pracy finansowane ze środków publicznych były publicznie dostępne. I mi się wydaje, że to jest, krótko mówiąc, obowiązek dawcy środków. I tak jest w wielu krajach, czy w wielu instytucjach finansujących badania. Żeby było jasne, to nie jest takie proste, bo wiele na przykład dzisiaj badań ciekawych wykonywanych jest poprzez taki montaż finansowy środków publicznych ze środkami prywatnymi i często ci sponsorzy prywatni nie życzą sobie publikowania tego przynajmniej w pełni, przynajmniej wszystkiego. My żeśmy nie dotknęli problemu baz danych i problemu w ogóle najróżniejszych informacji, które są upraszczone
podstaw artykułu, ale się w nim nie znajdują. To jest sprawa, która jest niezwykle ciekawa i jak myślę, dzisiaj nierozwiązana. Ale według mnie, przynajmniej w takim pierwszej iteracji, sprawa jest oczywista. Ten, kto dysponuje środkami publicznymi, powinien narzucać warunki na publikację wyników powstałych prac. I tak się dzieje w wielu krajach. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Bardzo dziękuję.